Chwała Bogu za ten czas, za tą chwilę, za tą sposobność, jaką Pan Bóg nam darował, abyśmy służyli Jemu, abyśmy wykonywali wolę Jego, abyśmy na każdy czas byli wierni, posłuszni. I tak jak już wiele słyszeliśmy, myślę, że Bóg zachęca nas ku temu, abyśmy słuchali Jego słowo, abyśmy nie byli tylko tymi słuchaczami, którzy, można powiedzieć, przyszli, posłuchali i odeszli. Ale wiemy, kiedy Pan Bóg się zwraca przez swoje słowo, to zwraca się ku temu, abyśmy mogli zrozumieć Jego wolę, Jego oczekiwanie, abyśmy w tym wszystkim byli posłusznymi i w końcu, jak było wspomniane, okazali się wiernymi, czyli w liczbie wiernych Jego odkupionych, którzy będą w Królestwie Jego wiecznym. Ja dzisiaj chciałbym się podzielić świadectwem wielkiego króla, mądrego króla, wielkiego, sławnego króla, który, można powiedzieć, sam wydaje świadectwo o sobie, ale chciałbym, abyśmy przez to słowo razem mogli przyjrzeć się i zobaczyć, jaka jest lekcja właśnie z tego słowa, jaka, można powiedzieć, jest nauka z tego słowa ku temu, abyśmy my w swoim życiu postąpili właśnie tak, abyśmy okazali się wiernymi. Otwórzmy Księgę Salomona, rozdział drugi. Będę wyrażał to trochę w wielkim skrócie, gdyż nie chciałbym dużo czasu zajmować. To jest to długi temat, można powiedzieć, długa sprawa, którą trzeba omówić w wielkich szczegółach. Ale postaram się, że tak powiem, mówić tak, aby to słowo mogło nam dać pewną analizę, pewną sprawę ku temu rozmyślaniu, aby rzeczywiście właśnie wziąć lekcję i naukę do swojego życia. Księga Kaznodzieja Salomona, rozdział drugi, przeczytamy od 4 po 10 werset. Podjąłem wielkie dzieła, wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe, urządziłem sobie stawy z wodą, aby w nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi, służebnice, miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki i to czym synowie ludzcy rozkoszują się mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nadto pozostała mi mądrość i niczego, czego by zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem się mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. I może do tego miejsca. Widzimy, jak już wspomniałem, jest to pewne świadectwo. Świadectwo, które wydaje, można powiedzieć, sam o sobie król. Wielki król, mądry król, który, można powiedzieć, był nieporównywalny ani z tymi, którzy byli przed nim, ani z tymi, którzy byli po nim. I jak już tutaj słyszeliśmy, podejmuje on tutaj wielkie dzieła, opisuje, można powiedzieć, o tym, czym się trudził, czym się zajmował, ale chciałbym się skupić na tym właśnie, co jest właśnie wspomniane w 8 wersecie i, można powiedzieć, i w 9. Jeszcze raz go pozwolę przeczytać. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów, królów i krajów i wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczek i to, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet i tak stałem się wielki, przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jerozolimie, nadto pozostała mi mądrość. W tych słowach, można powiedzieć, jest pewien szczegół, i postarajmy się razem rozwinąć właśnie, co jest zawarte w tych szczegółach właśnie tych dwóch wersetów. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową i tutaj znajdziemy, można powiedzieć, zapis zakonu Bożego, co wolno było królowi, a co też było niewolno, co było przyzwolone, można powiedzieć, a co było zakazane. Ja chciałbym zwrócić uwagę i przytoczyć właśnie tutaj fragment, to właśnie, co w Zakonie Mojżeszowym było napisane. I otwórzmy 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 17 i od 14 po 20 werset. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój dla Ciebie obejmiesz ją, w posiadanie osiądziesz w niej
i powiesz sobie, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, to możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan Twój Bóg wybierze, ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci, nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest Twoim bratem, tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce, także i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis twego prawa od kapłanów lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełnienia tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. Tutaj mamy, jak już wspomniałem, wyrażenie obejmujące właśnie to, co dotyczy króla. Czy kto miał być wybrany na króla? Co właśnie jemu, można powiedzieć, było wolno i co jest też nakazane? Czyli co powinno być jego powinnością? Jest tutaj wspomniane, co jest dla niego zakazane. Chciałbym właśnie w dzisiejszej usłudze zwrócić uwagę właśnie na te wyrażenia, które są dla niego, można powiedzieć, jakby przestrogą i tym właśnie, co dla niego było zakazane. I kiedy tutaj właśnie czytaliśmy ten fragment, było wspomniane o koniach, było wspomniane o żonach, było wspomniane o złocie i srebrze. I kiedy właśnie my się temu przypatrujemy, to tutaj widoczne jest, można powiedzieć wprost, jest to widoczne, tak jak właśnie jest tutaj zapisane, że są sprawy, można powiedzieć, które Bóg nakazuje i są sprawy, które, można powiedzieć, Pan Bóg jakby zabrania. I kiedy właśnie my to czytamy, to jest właśnie, można powiedzieć, szczegół w tym właśnie, że człowiekowi coś wolno, a czegoś nie wolno. I my tutaj właśnie czytaliśmy, że o tych sprawach i jest to wspomniane, nawet jest wspomniane, nie wracajcie już nigdy na tą drogę, a chodzi o drogę do Egiptu. I my niejednokrotnie właśnie, jakby nie patrząc na to, też właśnie popełniamy wielkie błędy, gdyż można powiedzieć, czynimy właśnie podobnie, jak tutaj właśnie wspomniane było i niejednokrotnie właśnie wracamy do tego Egiptu. Ale dalej przejdźmy do pierwszej królewskiej, drugi rozdział. I tutaj jest wskazanie Dawida dla swojego syna, czyli dla Salomona. I co on tutaj właśnie wyraża? Pierwsza królewska, drugi rozdział, pierwszy po trzeci werset. A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy. Ja idę drogą całej ziemi, bądź tedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jak są zapisane w zakonie Mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, i wszystkiego, dokądkolwiek się zwrócisz. I może czwarty jeszcze, aby i Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał, mówiąc, jeżeli synowi Twoi będą spełniać będą Twoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego swego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie Ci potomka na tronie Izraela. Jest to, można powiedzieć, ostatnie słowa przed śmiercią właśnie Dawida, kiedy to, można powiedzieć, już poruczył właśnie swojemu synowi następstwo. I jest to pewne wskazanie, krótkie wskazanie, rzeczowe wskazanie. To właśnie jest tutaj, przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź Jego drogami. Kiedy właśnie człowiek chodzi Bożymi drogami, kiedy on, można powiedzieć, wtedy chodzi drogami Bożymi, kiedy przestrzega Bożego prawa, Bożego zakonu, i to, co właśnie w nim jest zapisane. I dlatego przybliżmy się, można powiedzieć, jeszcze bliżej,
ku temu właśnie, co właśnie czynił Salomon, czyli czym się zajmował. Otwórzmy pierwszą królewską, rozdział 10, 28 i 29 werset. Tutaj właśnie jest mowa o koniach. Konie przeznaczone dla Salomona sprowadzono z Egiptu, z Koe. Handlarze królewscy zakupywali je z Koe za określoną cenę. Wóz można było dostać w Egipcie za 600 srebrników, a konie za 150. W ten sposób za ich pośrednictwem dostawały się one do wszystkich królów chetyckich i królów amorejskich. Przeczytaliśmy tutaj właśnie o tym właśnie, czym się zajmował, można powiedzieć, król. A zajmował się, można powiedzieć, tym, co było dla niego zakazane. Gdyż, jak już wspomniałem, przeczytaliśmy w 5 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale właśnie 17-16 werset, że te konie właśnie były wymienione. Tutaj właśnie wspomniane jest wyraźnie. Konie zakupywano dla Salomona. A gdzie zakupywano? W Egipcie zakupywano. A tam właśnie było wspomniane, jak już właśnie przypomniałem, aby nie wracać tą drogą właśnie do Egiptu. I mamy wyraz, można powiedzieć, co właśnie czynił ten król. Ja nie chciałbym właśnie wyrazić z tego miejsca wielką, można powiedzieć, krytyką dla tego króla, ale chciałbym właśnie, abyśmy my przyjrzeli się właśnie, jakim właśnie ten był król. I na początku usłyszeliśmy, można powiedzieć, przekaz świadectwa, jakie on sam wyraża, ale kiedy się przypatrujemy, można powiedzieć, w szczegółach, już tutaj się dowiadujemy, można powiedzieć, wszystkiego, czym on się zajmował, i dobrym, i złym. I ja chciałbym właśnie dzisiaj, abyśmy mogli przyjrzeć się na to, co było zakazane, co było, można powiedzieć, wyrażone w Zakonie Bożym i co właśnie, można powiedzieć, nie było dozwolonym. I pierwsza królewska, rozdział 11 i werset 1-3. Przeczytajmy. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę faraona Moabitki, Amonitki, Edomonitki, Sydonitki, Chetytki. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitów, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapało Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. I jak już wspomniałem, jeszcze raz wracam właśnie do źródła, czyli do Zakonu Mojżeszowego. Było tam wspomniane, aby król nie miał wiele żon. A tutaj właśnie przeczytaliśmy, że ten nie miał wiele żon, a można powiedzieć, miał mnogość wiele żon. I tutaj właśnie przeczytaliśmy jeszcze, że miał żony właśnie te z tych narodów, do których właśnie Pan, można powiedzieć, surowo zakazał, aby je pojmować. I tutaj widzimy, można powiedzieć, przekroczenie. Tak jak właśnie w tym fragmencie właśnie o koniach przekroczył, można powiedzieć, bo sprowadzał dla siebie, sprowadzał z kraju, do którego był, można powiedzieć, zakaz chodzenia, sprowadzał nie tylko dla siebie, ale sprowadzał właśnie też i za jego pośrednictwem, jak usłyszeliśmy, były sprowadzane konie jeszcze i dla innych narodów. Tutaj usłyszeliśmy, że pojmował żony te, co do których, można powiedzieć, był zakaz właśnie pojmowania tych żon. I ten wielki, mądry król, można powiedzieć, już, można powiedzieć, kiedy przyglądamy się w szczegółach, popełnił, można powiedzieć, wielkie wykroczenia, tym słowem ujmując. I przeczytajmy jeszcze właśnie o złocie, bo i o tym właśnie było mowa. Z dziesiątego rozdziału, tak, pierwszej Księgi Królewskiej. I tutaj może 14-15 werset. Ile złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła 666 talentów, nie licząc dochodów od wędrownych handlarzy i z ceł od kupców i od wszystkich królów arabskich i namiestników ziemi. Jest jeszcze wspomniane właśnie w 9 rozdziale też, 27 i 28 werset, że jeździli właśnie, wysyłał ich właśnie do razem z Hiramem, czyli z przyjacielem jakby Salomona,
jeździli do Ofir i przywozili stamtąd 420 talentów złota i przywozili właśnie je dla króla Salomona. Wiemy też o tym, nie chciałbym pominąć, że król Salomon budował świątynię dla Pana, można powiedzieć dom Boży. I na to też właśnie było potrzebne złoto, ale kiedy właśnie człowiek, można powiedzieć, sprowadza już nad to, to te złoto, które można powiedzieć jest już, można powiedzieć, ponad to, co jest potrzebne dla dzieła Bożego, dla prawdy Bożej, wykorzystywane jest właśnie do celów, można powiedzieć, niewłaściwych. I tak jak już wspomnieliśmy, było wspomniane o żonach, było wspomniane o koniach, było wspomniane o złocie i to było zakazane. A można powiedzieć, tym ten właśnie król parał się, tym się zajmował i można powiedzieć, to było jego zadaniem, można powiedzieć, jego troską i jego zmartwieniem. Ale kiedy czytaliśmy w piątej księdze Mojżeszowej, był pewien nakaz właśnie, co do którego, można powiedzieć, nie ma ani jednego słowa, że on się tym zajmował. I powtórzmy jeszcze właśnie to słowo, 18 werset z 17 rozdziału 5 księgi Mojżeszowej. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów lewitów i będzie go miał u siebie, będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów jego prawa i spełnienia tych wszystkich przepisów. Jak to wyrazić na dzień dzisiejszy dla nas? Jaka to jest nauka dla nas? Choć może nie jesteśmy królem, choć może nie jesteśmy właśnie wielkim, mądrym, ale myślę, że to jest rozkazanie i dla nas na dzień dzisiejszy, dla każdego z nas. Gdy zasiądzie na swoim tronie królewskim, niech sporządzi sobie w zwoju odpis tego prawa od kapłanów lewitów. To znaczy ma nabyć, można powiedzieć, słowo, kiedy człowiek wcześniej nie mógł, można powiedzieć, kupić, nie mógł kupić, bo nie było w sprzedaży Słowa Bożego, to musiał sam sobie, można powiedzieć, odręcznie przepisać zakon Boży, trzymać go, można powiedzieć, w swoim domu, ale nie tylko trzymać, będzie go miał u siebie, będzie czytał przez wszystkie dni swojego życia. To jest nakaz wieczny i to jest właśnie nakaz, można powiedzieć, dla każdego chrześcijanina i na dzień dzisiejszy dla nas, kiedy właśnie, jak już wspomniałem, nie ma ani jednego słowa o tym właśnie, że ten król, można powiedzieć, czytał słowo, że miał ten odpis, choć znał, można powiedzieć, znał właśnie zakon Boży, gdyż właśnie pełnił na początku, można powiedzieć, to, co było wolą Bożą, budował świątynię i tak dalej. Ale właśnie o tym szczególe, można powiedzieć, nie ma ani jednej wzmianki, a wzmianka jest właśnie o tym, co przeczytaliśmy. Zmianka jest o tych koniach, zmianka jest o żonach, zmianka jest o złocie i srebrze. Czyli można powiedzieć, poświęcał czas, poświęcał, można powiedzieć, siły, zdrowie ku temu właśnie, co było zakazane. A tutaj właśnie o tym właśnie, co było nakazane dla wykonania właśnie Bożej woli, dla przestrzegania prawdy Bożej, nie ma ani jednego słowa. Myślę, że to jest wielka nauka. Nauka właśnie w tym, że kiedy człowiek nie czyta, można powiedzieć, nie przypomina swojego tego zakonu dla siebie, to tak się dzieje właśnie i w życiu naszym, że może i my zajmujemy się nie tym, co trzeba, choć może uczęszczamy, można powiedzieć, do zgromadzenia, może skłaniamy kolana ku modlitwie, może jeszcze inne rzeczy robimy, może śpiewamy, może inne rzeczy czynimy, ale nie spoglądamy, można powiedzieć, tak jakby szerzej i szczególnie właśnie jak właśnie na obraz właśnie tego króla i tego człowieka. Kiedy właśnie przyjrzeliśmy się temu człowiekowi, w świadectwie właśnie jego wyrażonym, można powiedzieć, jest wzmianka, że zajmował się wielkimi sprawami, czynił wielkie dzieła i można powiedzieć, ale też wspomniane jest, że on nie odmawiał niczego. I to właśnie, że nie odmawiał niczego, to go, można powiedzieć, zgubiło, to wprowadziło go, można powiedzieć, w błąd. I to, można powiedzieć, przyczyniło się ku temu, że nie okazał się wiernym. I kiedy właśnie my czytamy to słowo o tym już właśnie, kiedy ten król, można powiedzieć, zestarzał się, kiedy ten król, można powiedzieć, był tym właśnie, który przeszedł, można powiedzieć, już jakiś czas pielgrzymki i można powiedzieć w służbie za swoim Bogiem, jest to wspomniane w 6 wersecie w 11 rozdziale
pierwszej księgi królewskiej, Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Oto jest ocena, oto jest świadectwo, można powiedzieć, Boga. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. I to słowo, można powiedzieć, zamyka wszystko. To słowo, można powiedzieć, pokazuje wszystko, że ten wielki, mądry król, można powiedzieć, nadzwyczajny, można powiedzieć, król, któremu nie był równy żaden, ani który był przed nim, ani który był po nim. Tak, można powiedzieć, zszedł z drogi. Tak, można powiedzieć, postąpił, że tym wersetem, można powiedzieć, jest wydany całokształt, można powiedzieć, jego życia i to właśnie, czym on się zajmował i co do czego jego sprowadziło. Można powiedzieć, jest tutaj jeszcze więcej wspomniane. Wspomniane właśnie o tym, chciałbym wspomnieć o tym, co dalej właśnie jest napisane w 11 rozdziale i 4, może 5 werset i też poniżej. Gdy się Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. To też poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Mikomem, ohydnym bałwanem Amonitów, i dalej 7. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów na górze położonej na wschód od Jerozolemu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Amonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana Boga Izraelskiego, któremu się dwukrotnie ukazał. Mamy tutaj właśnie wzmiankę, do czego doprowadziły właśnie te żony obcoplemienne, do których właśnie było, można powiedzieć, surowy zakaz ich pojmowania. Wielki, jeszcze raz podkreślam, mądry król, mądry właśnie, nieporównywalny, jeszcze raz powtórzę, a tak, można powiedzieć, uczynił, tak postąpił. I kiedy właśnie my przeczytaliśmy, on tutaj, można powiedzieć, zwrócił swoje serce właśnie przez, można powiedzieć, swoje żony ku temu, co było zakazane. I jest tutaj wzmianka, 7 werset, ja chciałbym zwrócić na to uwagę. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów. Jak myślicie, z czego on założył gaj? Czy z gliny, czy z tego złota, które mu zostało? Ja nie myślę, że z gliny, a właśnie z tego złota, które mu zostało. Dlatego widzimy, do czego może prowadzić bogactwo. I kiedy my w swoim życiu gromadzimy coś, a nie przeznaczamy dla dzieła Bożego, dla prawdy Bożej, to te bogactwo tak samo może posłużyć, tak jak i dlatego, można powiedzieć, Salomona. Salomona właśnie, który był wielki, mądry. Myślę, że wielka nauka dla nas, dla każdego z nas. Może nie mamy tyle złota, może nie mamy tyle koni, choć i o te konie dzisiaj zabiegają, szczególnie młodzi. Kiedy otwierają swoje maski, to chcą niejednokrotnie właśnie pokazać te konie. Chcą nieraz, kiedy jadą, też pokazują swoje konie. I o tym, na to trzeba zwrócić uwagę. I dobrze jest, kiedy te konie służą rzeczywiście w dziele Bożym, w służbie dla Pana. Ale kiedy one już służą, można powiedzieć, tak jak tutaj, można do przewożenia właśnie tego złota, aby budować właśnie ten święty gaj, to jaki będzie koniec nasz? Dlatego dobrze jest, kiedy my, póki czas, można powiedzieć, rozważamy, rozmyślamy właśnie w swoim życiu, jak żyć, jak postępować, by nasza służba, można powiedzieć, była wierna, poddana naszemu Bogu, by ten zakon, który Pan Bóg nam nakazuje, był na naszych, można powiedzieć, w naszych domach i nie tylko był właśnie i istniał, można powiedzieć, leżał, ale byśmy w niego wnikali, abyśmy nie przeoczyli, że to, co zakazane, tak jak w tym przypadku dla króla było zakazane, wiele rzeczy i dla nas jest zakazane, po które my sięgamy i niejednokrotnie może nie patrzymy, a wydajemy swoje świadectwo, tak jak Salomon wydał swoje świadectwo, że zajmowaliśmy się tym,
chodziliśmy do nabożeństwa, służyliśmy, może śpiewaliśmy, może skłanialiśmy kolana, ale kiedy wnikniemy właśnie w jakieś głębsze szczegóły, to okazuje się, że wiele spraw jest tych właśnie, które są nam zakazane, a my w nich uczestniczymy i nie wiemy właśnie, jaki będzie koniec. Dlatego wielka jest przestroga dla nas, dla każdego z nas właśnie, abyśmy we wszystkim tym właśnie spoglądali przede wszystkim na Słowo Jego, zakon Jego, aby w tym wszystkim właśnie nie popełnić, można powiedzieć, błędu, jaki popełnił wielki król mądry. Odniosę się właśnie do mężów wiary, do ojców wiary, gdzie w Nowym Testamencie czytamy właśnie i oni są, może nie wszyscy, ale są wymienieni w liście do Hebrajczyków. Tam znajdujemy, można powiedzieć, obraz i wymienieni właśnie ojcowie wiary, począwszy, można powiedzieć, od Abrahama. I ten początek, można powiedzieć, jakby był kontynuowany dalej przez Izaaka. Wymieniony jest Jakub, jest wymieniony Dawid, czyli ojciec tego wielkiego króla, a Salomona ja tutaj nie znajduję. Co to się stało? Wielki, mądry król i nie ma go tutaj w spisie. Dlatego musimy patrzeć właśnie, jaki bieg nasz, można powiedzieć, jakie może być nasze dokończenie, abyśmy w tym wszystkim właśnie nie pogubili się, abyśmy nie byli właśnie świadomi, przekonani tego, że wszystko z nami jest okej, wszystko z nami jest w porządku. Dlatego dobrze jest, kiedy my spoglądamy przede wszystkim na zakon Boży i Jego prawdę, i Jego wolę, i Jego oczekiwanie, abyśmy nie popełnili błędu. Prorok Jeremiasz daje nam wielką radę właśnie o tym, jaki to mądry właśnie podoba się Bogu. I o tym właśnie znajdujemy też słowo i zapis. I przeczytajmy te słowo. 9 rozdział Księga Jeremiasza i tylko dwa wersety, 22 i 23. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Krótkie dwa wyrażenia. Dwa wersety właśnie i to jest wielka rada i lekcja dla nas. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością. Czyli ja, Salomon, nie mogę się chlubić swoją wielką mądrością, bo jeśli ona nie jest właśnie tą mądrością, aby poznać mojego Boga, aby Jemu wiernie służyć, to jakaż to mądrość wielka. I dalej właśnie jest wspomniane, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Może jestem silny, może jestem mocny. I o tym jest wspomniane, nie tym mamy się chlubić. Mamy się chlubić właśnie tym, że może rozumiemy wolę naszego Pana, ale za to mamy dziękować naszemu Bogu, gdyż On to nam objawia, On nam to oświeca i On nam ukazuje swoją drogę i Jemu mamy oddawać chwałę, cześć, uwielbienie. Niech się nie chlubi bogactw swoim bogactwem, czyli to złoto, które gromadzimy, które mamy, może nie w takiej liczbie właśnie jak Salomon, ale myślę, że nie mamy co narzekać, gdyż kiedy porównamy właśnie kraje i ludy, jakie żyją jeszcze na dzień dzisiejszy, w dzisiejszym pokoleniu, to są tacy, którzy, można powiedzieć, nie mają 1% tego, co my mamy. I to jest obraz przeniesienie, że mamy też wiele, ale tym nie mamy się chlubić. Mamy się chlubić, jak już wspomniane, jeszcze raz powtórzę, że Bóg właśnie daje nam zrozumienie Jego woli i Jego prawdy. Dlatego niech Pan sposobi nas ku temu i przez to słowo da nam wyrozumienie, abyśmy mogli też popatrzeć, przeanalizować może swoje poczynania, może te bardziej szczegółowe, nie te ogólne, że tak powiem, ogólne, że wszystko z nami jest okej, wszystko z nami jest dobrze, chodzimy na nabożeństwo, jeszcze raz powtórzę, modlimy się, ale kiedy nie wglądamy, można powiedzieć, głębiej, to tak jakbyśmy nie wglądali właśnie w życie właśnie tego króla. Wydawałoby się, ktoś powiedział, no wielki, mądry i rozumny, mądrość, można powiedzieć,
niedościgniona, a kiedy przyglądamy się w szczególe, to widzimy wielkie sprawy i wielkie odstępstwo. I na koniec jednym wersetem chciałbym zakończyć. Księga Kaznodzieja Salomona, rozdział 3 i 11 werset. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. I tak jakbym było właśnie dla tego króla nie zrozumiałem, że Bóg właśnie i w jego serce włożył wieczność, a tak jakby można powiedzieć, no ta wieczność gdzieś umknęła. I dałby Pan, aby dla nas właśnie ta wieczność nie umknęła, kiedy można powiedzieć Pan zawoła nas, czy też zaweźmie właśnie do Królestwa, kiedy będzie właśnie można powiedzieć czas już można powiedzieć rozliczenia się z naszym życiem i tym właśnie, co my czyniliśmy. Dlatego niech Pan usposobi nas ku temu, abyśmy okazali się wierni, posłuszni i byli w liczbie wiernych Jego. Amen.